często osoba zdradzona stawia siebie w takiej pozycji wyżej, tak, że ona jest wyżej, ona wybaczyła. I mimo, że ona być może nie mówi o tym, często podświadomie ona pragnie zadośćuczynienia, czyli pragnie wynagradzania siebie, stawia siebie wyżej jak tą drugą osobę. W momencie, kiedy my zaczynamy tą drogą postępować, jest bardzo cienka granica, aby w przeróżnych sytuacjach, no powiem wprost, nie upadlać tej drugiej osoby poprzez brzydkie wyrażanie się, obelgi, poniżanie. Więc osoba może powiedzieć: tak, wybaczyłam, ale nie zapomniałam, tak?